Cześć kochani, witam Was na kanale Ekokreatywna, nowa nazwa, po raz kolejny, utrwalam. I dzisiaj zapraszam Was na taki vlog, który będzie połączeniem vlogu kosmetycznego. Pokażę Wam nowości kosmetyczne, które mam, pokażę Wam mój super naturalny zabieg, który miałam w salonie Cataluna i pokażę Wam też mój nowy smartwatch, który dostałam od firmy Parsonver. I wiecie co, jest bardzo ciekawy z opisu, zobaczycie zaraz unboxing tego smartwatcha, jak on wygląda w rzeczywistości, powiem Wam coś o jego funkcjach, także przechodzimy dalej i oczywiście zachęcam Was do zasubskrybowania kanału i polubienia filmiku, to jest bardzo ważne dla rozwoju kanału. Mam nadzieję, że spodoba się Wam to, co mam, bo będę mieć też dla Was zniżkę aż 50%. I wiecie co, bardzo szybko dostałam, naprawdę dosłownie chyba to były 3-4 dni. Tak, widzicie, tak to wygląda. Przecięłam jednak ten plastik, ponieważ się to nie dało wykonać. Wybrałam ten, bo ma wbudowaną Alexę. No i zaraz Wam powiem, co tam dalej potrafi. I podoba mi się bardzo też kolor, mam nadzieję, że będzie taki, jak wyglądał na zdjęciu. No super wygląda, dosyć spory jest ten zegarek, powiem Wam, jest taki... O, jak moja ręka tutaj widać. Zaraz zobaczymy w rzeczywistości. Jest oczywiście kabel do ładowania. Tak, sługa. Zaraz będę Wam opowiadać o funkcjach zegarka, ale zobaczymy, jak on wygląda w realu. Tak. Jest guzik funkcji. No powiem Wam, że wykonanie jest bardzo ładne. Tak to wygląda. Tutaj jest zabezpieczająca folika, ja ją zdejmę. Bardzo ładnie wygląda. No jest podobny do znanego Wam pewnie zegarka. O, jest na wszystko napisane Parsonver. Założyłam zegarek, no i rzeczywiście jest dość duży. Ale będzie to fajnie widoczne, no ja mam wyjątkowo małą rękę, ale fajnie się trzyma ręki, także jest naprawdę wygodny, jest lekki, więc też nie ma problemu. Będę wszystko widziała na pewno, jak będę chciała korzystać z wyświetlacza. No i teraz zobaczymy, co dalej. Słuchajcie, jest instrukcja. Jest też aplikacja, którą sobie teraz ściągnę. Żeby włączyć, trzeba przytrzymać dłużej ten guzik. No i jest. Tutaj pokazuję Wam, żebyście widzieli, jak ładować. W jedną stronę odpycha, w jedną stronę przyciąga, jest magnetyczna ta ładowarka. No jak widzieliście, całkiem fajne, łatwa obsługa jest tego. Musicie sobie ściągnąć apkę na telefon swój, aplikację. I zsynchronizować telefon, tam wszystko jest podane krok po kroku, więc naprawdę jest to proste. Jest dużo fajnych funkcji, bo pokażę Wam, jaką sobie ściągnęłam tapetę. Naprawdę jest świetna, mam nadzieję, że zobaczycie to. Słuchajcie, bardzo ciężko jest pokazać w takim oświetleniu dobrze, ale zobaczcie, tutaj widać teraz, mimo że oczywiście na ekranie to się wszystko troszkę zmienia. Teraz lepiej widać. Widzicie, mam taką tapetę, a tapet jest bardzo dużo do wyboru. Fajny zegarek, ale przede wszystkim bardzo mi się podoba z wyglądu ten zegarek. Jest przepiękny po prostu według mnie. Jak się go, nim ruszy, podniesie go, o, to się włącza tapeta z powrotem. Także naprawdę super. Jak tu przejedziemy, to mamy wszystkie ustawienia. Tu jest akurat, mamy wszystkie ustawienia, widzicie, aktywność, czyli nasz sport jakby, telefon, dzwonimy tutaj, tu jest ta Alexa, tutaj są ćwiczenia, tu mamy zapisy dotyczące naszych ćwiczeń, czyli tu się zapisują dane, serce, natlenienie krwi, poziom stresu, słuchajcie, kontrola snu, czyli tutaj można sobie też ustawiać jakieś tam, the watch to monitor sleep quality, jak śpicie. No, ja tutaj wiem jaką, więc nie będę się nad tym zastanawiać. Oddychanie, wow, jest naprawdę tego dużo. Zegar, cykl miesięczny, oczywiście muzyka jest, kontrolowanie kamery w telefonie, znajdywanie telefonu i w ogóle ustawienia samego zegarka, więc naprawdę super, super. I łatwo było to zrobić, wszystko zrobiłam w ciągu 20 minut, wszystkie te ustawienia, logowania i tak dalej, łączenie z telefonem, także naprawdę warto, warto, słuchajcie, naprawdę świetnie to jest zrobione. O, widzicie, dzwoni do mnie i teraz jakbym odebrała, no to zadzwoniłam wcześniej, teraz oddzwania. Jeszcze dodatkowo Wam powiem, że fajna tu jest taka funkcja, że mogę zatrzymywać nagranie, jak nagrywam filmik, włączę sobie kamerę tak jak teraz, to mogę, słuchajcie, o zobaczcie, mogę wyłączyć i teraz to wyłączę za pomocą zegarka, czyli mam na sobie zegarek i daję sobie stop. Oj, wyłączył mi się. O, patrzcie. No, już widzieliście, jak się fajnie wyłączył na polecenie zegarka, więc naprawdę wszystko super działa i rozmawiałam też przez telefon tym zegarkiem i jakość dźwięku jest bardzo dobra, bo to naprawdę czasem przez te urządzenia różne zdalne nie zawsze ten dźwięk jest super, a tutaj był naprawdę dobrze słyszalny. Można sobie z Amazonem połączyć i macie wtedy tą Alexę, to jest z tego, co doczytałam, bo jeszcze nie zdążyłam użyć, taka aplikacja, przez którą możecie sprawdzać wszystkie informacje, pogodę i tak dalej, korzystać po prostu z internetu za pomocą tego, za pomocą poleceń. I macie tam 50% zniżki na kodzie, taka super oferta tym razem, więc naprawdę uważam, że jak na jakość, na ilość tych funkcji, tak jak naprawdę funkcjonalność tego zegarka i jego super wykonanie, bo naprawdę jest bardzo ładnie wykonany, to uważam, że super. Oczywiście są też inne modele, można sobie wybrać taki model, który ma na przykład bardziej klasyczny wygląd zegarka, ale miał też tam mniej funkcji i chyba nie miał tej Alexy właśnie, czyli tam tego korzystania z Amazona. Natomiast tutaj właśnie w tym zegarku moim jest już ta Alexa i on jest minimalnie droższy, ale to są różnice typu kilku euro, więc to też nie są jakieś duże różnice. Jedynie dla mnie mógłby być trochę mniejszy ten zegarek, tak ja bym wolała taki o 1/3 mniejszy. Natomiast no, gdybym wiedziała, jaki jest realny jego wymiar, to bym sobie może wybrała trochę mniejszy model. Ale jest estetycznie super. Pokażę Wam teraz, jak wygląda do mojej stylówki, bo mi będzie do wielu rzeczy pasował. Jestem po zabiegu naturalnym na włosy, ale to było relaksujące, przecudowne, same naturalne składniki. Zobaczcie dalej, jak to wygląda. Jest rzepa, jest pokrzywa, są drożdże, jest jajko. Robię najpierw masaż skóry głowy takim wałkiem do akupunktury. Potem robię masaż na ultradźwięki i podczerwień. Następnie całą tą papkę, którą tam sobie wykonam, nakładam na całą skórę głowy i włosy. Z tym sobie siedzimy 20 minut pod sauną. Relaksujemy się, pijemy sobie pokrzywkę. Następnie zmywam to wszystko z tymi kosmetykami, które tutaj są właśnie pokazane. To już jest do stosowania w domu. To jest szampon przeciwwypadaniu, odżywka przeciwwypadaniu i spray taki wzmacniający mocnienia. Przede wszystkim jak ludziom wypadają bardzo włosy, a są zgodni z naturą i chcieliby sobie jakby taki zabieg wypróbować, to jak najbardziej polecam, lub ktoś jest uczulony na jakieś chemiczne środki, to w 100% wszystko w serii 10 zabiegów co tydzień jeden. Nie myje się 3 dni włosów po tym zabiegu, a można sobie jednorazowo jako po prostu regenerację też robić taki zabieg. Super. Teraz sobie przejdziemy na myjkę, ja sobie wszystko przygotuję, zrobię masaż głowy, nakładam i będzie sobie Pani siedziała pod sauną i się relaksowała. Cudownie. Tutaj widzicie wszystkie naturalne oleje, ingrediencje, ziemia okrzemkowa, a też różne ekstrakty, takie bioskładniki. będzie cała mieszanka i będziemy ją teraz nakładać na skórę głowy i długości i końce. Wow. I ten wałek jeszcze. No, to jest wałek do akupunktury. Super. Takim masażerem teraz na koniec będziemy robić masaż głowy, aby wszystko to, co nałożyliśmy, się skłoniło do cebulek. Piłkę na skórę głowy to jest właśnie taka energetyczna, pobudzająca cebulki, a teraz na końcu dałam olejek arganowy i odżywkę w sprayu. Tutaj pokazuję Wam jeszcze w salonie Cataluna jest taki salon masażu, bardzo fajny i on jest z taką mini tężnią solankową. Wygląda to wszystko bardzo, bardzo fajnie. Muszę wypróbować kiedyś ten masaż, bo ja ostatnio też próbuję sobie też dla moich kręgosłup pomóc różnymi takimi zabiegami. Bardzo fajnie to wygląda, naprawdę. Zobaczcie, taka prawdziwa mini tężnia. Myślę, że będzie to fajne doświadczenie, też muszę kiedyś to spróbować. Prócz tego jeszcze jest tam sklep second hand i co ciekawe, w tym sklepie możecie sprzedawać swoje jakościowe ubrania. Pani właścicielka skupuje je i sprzedaje, czyli taki recykling ubrań, trochę na innych zasadach niż u mnie, bo mnie sprawia frajdę wyszukiwanie tych ciuchów, a tutaj panie skupują właśnie ubrania i sprzedają bardzo fajnie, też taka ekologiczna działalność, którą bardzo popieram. Także naprawdę jestem pod wrażeniem tego biznesu. Zajrzyjcie tam koniecznie. Cześć kochani. Dzisiaj trochę polecajek kosmetycznych. Już dawno nie było. A kupiłam sobie akurat ostatnio z Mádary taki tusz do brwi. Ja mam jasne brwi, bo teraz specjalnie dla Was pomalowałam sobie tylko rzęsy. Mam w ogóle też oczywiście taki minimalistyczny makijaż. Zresztą, w którym ja zwykle kręcę filmy. Teraz widzicie to w takim niezbyt korzystnym świetle, ale normalnie w filmiku to będzie ok wyglądało. Chociaż dzisiaj trochę jestem zmęczona. Normalnie używałam takiego z Arbonne takiego tuszu do brwi, jest też super, wygląda bardzo naturalnie. A teraz kupiłam sobie z Mádary, no i wypróbujemy go. Jest, no powiem Wam, że nie jest bardzo tani, bo, ale to zarówno ten też kosztuje koło 100 zł. Tak samo ten. Wiecie co, ale już wypróbowałam kilka, no i oczywiście to jest marka Eko, taka bio, wiecie. Bo ja korzystam tylko z takich kosmetyków z jednym wyjątkiem, który Wam też zaraz pokażę. I to ma taki kolor, widzicie? Ja mam takie teraz włosy jaśniejsze, więc też nie chcę brwi robić takich bardzo kontrastowych, ale jednak moje brwi są na tyle jasne, że lepiej wyglądają troszkę podkreślone. Więc zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Będę próbowała to robić jednocześnie tu i do tego lustra, gdzie lepiej widzę niż w telefonie. W każdym razie jest to bardzo naturalny efekt i bardzo dobrze się trzyma, bo to raz próbowałam dopiero to kupiłam, ale taki właśnie szarawo-brązowy kolor, taki właśnie dla ciemnej blondynki, dla jasnej szatynki. I właśnie już widzicie, że jest efekt spoko, jest podkreślona ta brew. A ja nie chcę malować sobie, zresztą robiłam oczywiście czasem takim cieniem, ale nie podobają mi się takie brwi instagramowe tak zwane. Nie wyglądają naturalnie, a już w ogóle do mnie to nie pasuje, bo ja jestem za jasna do takich efektów. Co zresztą jedna z widzek zauważyła już wcześniej, no a niestety czasem się zdarzyło, że coś robiłam na szybko i to był błąd. Ale tym się naprawdę bardzo szybko robi brwi. W zasadzie to już jest gotowe, słuchajcie, można sobie się tutaj bawić wykańczaniem jakichś pojedynczych włosków oczywiście, ale wiecie co? Super. Kolor jest idealny dla mnie i chyba będę teraz kupować ten, bo jestem jaśniejsza odrobinę teraz i bardziej pasują mi właśnie takie brwi trochę jaśniejsze w odcieniu. Teraz mam taki swój, już zużyty ten z Arbona. Używam tego do czesania po prostu tych brwi, żeby je tak trochę jeszcze później wymodelować, bez dodawania kolejnej warstwy, która będzie już potem wyglądać... No wiecie, jak się za dużo nałoży tuszu, no to po prostu widać to. No i jest takie coś, słuchajcie, także bardzo Wam to polecam. Myślę, że brwi wyglądają spoko, trochę widać mi ciemnie pod oczami, ja to sobie jeszcze skoryguję zaraz. Ale kolor brwi i kształt jest naturalny. Myślę, że jest naprawdę fajny kosmetyk, także mogę Wam polecić tą Mádarę. Zobaczymy, jak to się będzie jeszcze trzymać, ale wydaje mi się, że dobrze, bo z tego, co widzę, to one już tak lekko sztywnieją. Czyli powinny się trzymać w kształcie, bo to też o to chodzi, prawda? No. Słuchajcie, druga rzecz, jaką chcę Wam polecić, to te meteoryty Gerlena. To jest znane od wieków oczywiście, bez przesady, ale od wielu, wielu lat. Bardzo stary kosmetyk. Nie wiem, czy już Wam polecam, być może. Wiecie co, to jest jedyny kosmetyk nie bio, który ja używam. Jest to super rzecz, ale od razu Wam mówię, że nie używam pereł brązujących, tylko takie perełki. O, to jest chyba numer 2. Tak, Claire to się nazywa, light inaczej. To są po prostu perełki w różnych kolorach, z takim połyskiem brylantowym do wykańczania makijażu, jeżeli chcecie mieć rozświetloną skórę. Ja często nie używam w ogóle podkładu, więc to używam, jak na przykład kręcę filmy albo jak wychodzę na scenę do wykończenia. To w ogóle nie daje jakiegoś koloru na skórze, natomiast to jest tak zwany instant photoshop w perełkach. Naprawdę jest to mega skuteczne, bardzo odbija światło fajnie. Teraz mam to nałożone, ale bardzo cienko, ale w każdym razie widać, że te kolory korygują po prostu odpowiednie tam niedoskonałości na skórze natychmiast tak jakby i faktycznie to działa, są rewelacyjne, są, no to jest jeden z moich ulubionych kosmetyków. No i jak mówię, to nie jest kosmetyk bio, bo niestety tam jest talk w środku, ale nie używam tego też codziennie, używam to jak właśnie potrzebuję albo iść na scenę, albo kręcić filmik, gdzie faktycznie to daje taki efekt Photoshopa. Trochę, oczywiście, nie dosłownie, ponieważ nie wygląda to sztucznie dosyć. Z daleka wygląda naprawdę fajnie, cera jest taka odświeżona, także bardzo Wam polecam. To jest droga rzecz, bo to kosztuje ponad 200 zł, ale jest to na tak długo, ja to mam kilka lat zawsze, zanim się skończą, że naprawdę warto, bo no jakby to przeliczycie na miesiąc, to wychodzą jakieś grosze za to. Więc naprawdę to jest rzecz, którą mogę z czystym sumieniem Wam polecić. No to tyle, jak chodzi tymczasowo o polecajki kosmetyczne. A, no i oczywiście ten olejek Nashi, no to jest rewelacja, ale to już Wam chyba o nim mówiłam. Ja mam puszące włosy i po prostu używam go za każdym myciem, bo jest rewelacyjny i cudownie pachnie, naprawdę. Bye. Kochani, to już wszystko na ten filmik. Żegnam się z Wami, oczywiście zapraszam Was do kontaktu, wszystkie linki i wszystko jest w komentarzu oraz w opisie filmu. Ciekawa jestem Waszej opinii o tym zabiegu włosowym. Też jest naprawdę po prostu luksusowy, więc Was namawiam, jeśli jesteście z tej okolicy, to warto raz na jakiś czas zrobić sobie taki luksusowy zabieg na włosy, bo to po prostu naprawdę super działa, jest bardzo relaksujące. Jak macie sobie zrobić jakąś przyjemność, na przykład na urodziny, to jest idealna okazja. Także kochani, do zobaczenia, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia już w filmiku z wielkim holem lumpeksowym. Cześć!